Siedzę i pracuję już od 3 godzin. Wszystkie te strony, komputer zlewają mi się w jedną całość. Trzecia kawa nie pomogła. Dlaczego? Czy to, co robię, jest nieciekawe? Nudne? Nie, wręcz przeciwnie. To ważne, istotne. Czy na pewno i dla kogo? Pierwszy element, o którym chciałabym Państwu opowiedzieć, dotyczy punktu odniesienia. Możemy powiedzieć, że klasycznie są dwa punkty odniesienia, wewnętrzny i zewnętrzny. Ten zewnętrzny punkt odniesienia mówi mi, że to, co robię, jest ważne, istotne. Ludzie, którzy są wokół mnie, potwierdzają, tak, super, robisz rzeczy wspaniałe. Powinnam więc czuć satysfakcję, radość i mieć energię do działania, no bo robię rzeczy ważne, istotne. Wewnątrz mnie jednak, czyli w wewnętrznym punkcie odniesienia, coś mi mówi, to nie tak. To, co robisz, nie przynosi ci satysfakcji. Ale przecież powinno. A dlaczego powinno? Bo inni tak mówią, bo otoczenie potwierdza, bo obiektywny punkt odniesienia, ten zewnętrzny, tak nam się wydaje, że jest on obiektywny, potwierdza, że tak jest. Nie zawsze tak to działa. Czasem wewnątrz nas pojawia się przekonanie, że to, co robimy, to nie jest to, co jest tak naprawdę dla nas ważne, co zaspokaja nasze istotne potrzeby. Jeżeli tych potrzeb nie zaspokajamy w tej naszej działalności, na przykład w pracy, którą wykonujemy, to tak właśnie będziemy się często czuli. Brak nam będzie energii i chęci do działania. Znacie Państwo pewnie takie historie, o których czasem słyszymy, że ktoś rzucił wszystko i pojechał w Bieszczady. Dziwimy się. Jak to? Dlaczego? Niektórzy może zazdroszczą. Miał fantastyczny pomysł. Może ja bym też. Czasem tak robimy, choć oczywiście motywacje mogą być bardzo różne i uwarunkowania też wielorakie, dlatego, że ten wewnętrzny punkt odniesienia, z którym funkcjonujemy w rzeczywistości, mówi nam, to co robisz tutaj, to nie jest to, czego tak naprawdę pragniesz. Nie jest to zgodne z twoimi potrzebami, wartościami, z tym, co jest w gruncie rzeczy dla ciebie istotne, nie dla ludzi wokół ciebie, nie dla otoczenia, nie dla kontekstu, który jest wokół, tylko dla ciebie.